Hej, zapraszam Was dzisiaj na film o włosach na imprezę. Będzie stylizacja na gorąco, więc jeżeli chcecie zobaczyć mnie w akcji, to zostańcie ze mną. I jeszcze od razu Wam powiem, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Remington, dzięki któremu otrzymałam urządzenie, którym wykonałam te wszystkie fryzury. Jest to takie cudo, które w zasadzie wpada też w kategorię Włossing News, Curl and Straight Confidence, i jest dwa w jednym, bo można i tym prostować, i zakręcać. Takie skręcone płytki to właśnie jest najważniejsze w sumie w tej budowie urządzenia, bo powoduje, że można, tak jak tu widzicie, macie trzy panie, a w zasadzie jest jedna pani w trzech rodzajach włosów, bo dokładnie tak można użyć tego urządzenia na trzy sposoby wystylizować sobie włosy. I pamiętacie, jak zwróciliście uwagę, że mega mi błyszczą włosy w jednym z ostatnich filmów? Zobaczcie, jak mi nawet ładnie włosy błyszczą dzisiaj. W świetle. No to właśnie tamten film nagrywałam tuż po tym, jak nagrywałam jedną ze stylizacji do tego filmu. Ale jeszcze zanim przejdziemy do samych stylizacji, to zapytacie: Agnieszka, no ale stylizacja na gorąco, a zdrowie włosów, a pielęgnacja, jak to się w ogóle ma i czy można to połączyć? Włosy są dla nas, nie my dla włosów. Pielęgnując systematycznie, dajemy swoim włosom takie możliwości kredytowe, a później możemy wykorzystać te możliwości kredytowe po prostu co jakiś czas je stylizując. Pamiętajcie o kilku elementarnych zasadach. Pierwsza zasada to oczywiście termoochrona. Konieczny element, pamiętajcie, żeby te produkty były bez alkoholu, żeby tam były silikony, może być to forma mgiełki, może być to forma takiego, no tak zwanego olejku. Kolejna zasada to taka, że zawsze ten produkt musi wyschnąć na włosach. Nie stylizujemy włosów, które są wilgotne, no czy tym bardziej mokre, bo wtedy po prostu sobie je ekstremalnie niszczymy. I jeszcze jedna zasada, nie przeciągamy dwa razy urządzeniem po tym samym paśmie. Lepiej się najpierw jakby wprawić i ja tak robiłam, bo jak wiecie, nie jestem zbyt jakby taka sprytna. Na zimno sobie pokręciłam i popatrzyłam, jak to się zachowuje. Tutaj mamy ten plus, że bardzo intuicyjnie te skręcone płytki nas prowadzą. A jeżeli kręciłam prostownicą, to zawsze tam okej, w lewo, w prawo, w dół, w górę. Tutaj intuicyjnie po prostu bierzecie i jak czujecie, to tak wykręcacie. Naprawdę, mi wyszło, więc Wam na pewno też wyjdzie. Tu jest też ten plus, że naprawdę działa to urządzenie szybko, w sensie i szybko się nagrzewa, i też jak już przejeżdżacie raz, to w sumie możecie tak dość szybko jechać, znaczy tutaj tempem regulujemy stopień skrętu. Działa ogólnie szybko, nie jest tak, że trzeba trzymać i trzymać i trzymać. Dodatkowo są te grzebyczki, więc one nam tam prowadzą pasmo, ale przejdźmy już do stylizacji i opowiem Wam więcej przy każdej z nich. Pierwsza stylizacja to jest po prostu wygładzanie i to są właśnie te włosy, co widzieliście, że tak ładnie błyszczone, to są rozpuszczone te tutaj upięcia, które zaraz zobaczycie. Przejeżdżam jak prostownicą i dość szybko. Najszybciej z tych trzech wersji po paśmie włosa i biorę dość grube pasma. No jak widzicie, po prostu włosy są wygładzane i nabłyszczane. No i później zrobiłam się na taką troszeczkę, mogę powiedzieć, Dyna Girl. Taki był kiedyś serial, dziwny trochę, jakby abstrakcyjny dość, w latach chyba 70. I dodatkowo taka owika wokół, uwielbiam ten patencik, po prostu, żeby zakryć gumkę do włosów i naprawdę, naprawdę ładnie się prezentuje. Ja zrobiłam je takie niskie, ale oczywiście możecie zrobić je takie bardziej odpowiadające oryginałowi, trochę wyższe po prostu i myślę, że ta grzywka też, jeżeli macie grzywkę, to fajnie wygląda. Wydaje mi się, że lata 70. wracają i stąd też moja bluzka, oczywiście z second handu. Kolejna stylizacja to jest też inspiracja lata 70., bardziej takie hipisowskie, tutaj wzięłam inspirację, jakiś Woodstock, coś takiego, dzieci, kwiaty, wiecie, wszystko. Przekręcamy, to jest też właśnie ważne, że przy tym trybie, jeżeli chcemy zakręcać, ważny jest ten lekki obrót. Powiem Wam, że ja próbowałam mniej obracać i bardziej. Im bardziej jakby obrócimy urządzenie, tym mocniejszy uzyskamy skręt i też im wolniej przejedziemy, tym mocniejszy uzyskamy skręt, więc tutaj jest opcja średnia. Tutaj, tak jak Wam mówię, wszystko jakby uśrednione i stopień przekręcenia i też tempo jechania po paśmie. W tej opcji też odrobinkę podniosłam temperaturę, tam wydaje mi się, że 180, a w poprzednim to dałam najmniejszą możliwą, 140 czy coś takiego, bo też ten zakres jest dość spory, tam aż ta wysoka, to jest w ogóle mega wysoka, a ta najniższa jest, no jakaś też dość niska, 120 chyba, a najwyższa 230, więc duży zakres i można sobie dostosować. No i tutaj wyszło mi coś takiego, dodałam jeszcze w ogóle, tutaj nawet sobie zawiesiłam takie, to jest akurat z AliExpress, jakieś takie ozdoby, możecie tam dać naturalne ozdoby, jakieś kwiatki, jakieś tam
tam gałązki, jakieś sznureczki, coś takiego też się da spokojnie zrobić w domu, ale myślę, że dodaje fajnego takiego twistu właśnie takiego hipisowskiego, etno, boho, wiecie, tych styli, to tych nazw jest masa. A ostatnia stylizacja to jest z kolei ten najmocniejszy skręt i od razu wam mówię, jeżeli macie krótsze i lżejsze włosy, to myślę, że mocniejszy skręt jeszcze uzyskacie niż ja. U mnie jednak ten ciężar włosów i długość, to jakby no samo przez się rozumie, że trochę jest ciężej to zakręcić. I to są te takie zdefiniowane loki. Najwolniej jedziemy po paśmie i dodatkowy protip, ja po prostu brałam mniejsze pasma, bo wtedy jakby uzyskamy bardziej takie ruloniki, które ja po prostu uwielbiam. Ja dodatkowo zrobiłam takie upięcie, bo tutaj typowo już się spieszyłam naprawdę, więc to robiłam szybko i naprawdę urządzenie mi tutaj pomogło, że szybko się to dało zrobić. I taki bardziej rockowy styl, to może już pod lata 80, bo ja później te loki w ogóle rozczesałam, chociaż one się dalej trzymały, tak jakby je rozczesałam, ale one i tak były zdefiniowane, więc to jest dla mnie takie plus 10 do zalet produktu, że naprawdę się to utrzymuje, bo jeżeli sobie jakoś tam zakręcę bez ciepła, to bardzo szybko się te włosy prostują. Także jeżeli wam zależy na trwałości, to wtedy też się można złapać za termostylizację. Wiązanie dodatkowo z jakimiś takimi warkoczykami, żeby trochę, wiecie, urozmaicić, żeby to nie był taki nudny kucyk. Popędziłam od razu do windy, więc przepraszam, tutaj nie było zbyt dużo ładnych ujęć, bo od razu winda i dziękuję, dobranoc, szybko lecę do roboty. A później jak wróciłam, no to się mogłam już zająć bardziej regeneracją włosów. Przez te mycia, kiedy nie stylizujecie włosów na gorąco, macie czas na regenerację i na po prostu donawilżenie, bo główny problem ze stylizacją na gorąco jest taki, że woda ucieka z włosów, po prostu nawilżenie jest utracone i jeżeli dostarczymy z powrotem to nawilżenie, to ta utrata wilgoci nie będzie permanentna i nie zniszczą nam się włosy. W sensie, jeżeli robimy to cały czas, intensywnie, na wysokiej temperaturze, nie zabezpieczamy włosów, to oczywiście, że będą zniszczenia. Ale jeżeli zachowamy wszystkie te procedury bezpieczeństwa, takie BHP włosowe, naprawdę co jakiś czas można sobie poszaleć. Po imprezie, jak widzicie, zmywanko makijażu to koniecznie musi być. I później się zabieram za włosing i tutaj zrobiłam taką klasyczną babcinę miksturę. I mamy żółtko, czyli proteiny i też na przykład lecytyna, która ona też pięknie emulguje żółtko z resztą naszej maski, a reszta maski to jest jogurt naturalny, gdzie mamy też troszeczkę kwasu mlekowego, który nam domyka łuski włosa i je wygładza. I do tego ja dałam oczywiście jeszcze oliwę, ale tej oliwy dodajcie tyle, ile wam po prostu potrzeba, żeby też nie przeciążyć włosów. I wychodzi nam taka maska pech, bo mamy proteiny z żółtka i z mleczne z jogurtu, emolienty, no to oczywiście olej, a humektanty to jest oczywiście miód, bo miód jeszcze nie wymieniłam. Tak, jeszcze był tam miód, czyli typowy humektant. Maskę nakładam oczywiście na umyte, wilgotne włosy, później zawijam w folię, tak zwany klasyczny włosing i sobie z tym chodzę pół godziny, później zmywam, wczesuję maskę, ja tu akurat wczesałam klasyczną, jakąś silikonową i mamy cały schemat, czyli przed imprezą przygotowanie włosów do stylizacji, czyli termoochrona, później stylizacja i naprawdę tutaj odpowiednia temperatura, no i to ważne jest też oczywiście, żeby była to porządna marka, która robi dobre urządzenia do stylizacji. Tak jak tutaj mamy, no to też specjalna technologia tych płytek, które minimalizują puszenie. Objętość i tak się robi, no bo o to w sumie też chodzi w tych moich stylizacjach, żeby większą objętość nadać tutaj włosom, żeby jeszcze się wydawało, że jest ich jeszcze więcej. I też to, że na przykład w ogóle dla mnie super ważna rzecz, to jest w ogóle moja ulubiona funkcja tego urządzenia, to automatyczne wyłączanie po 60 minutach, więc jest mniejsze ryzyko, że sobie zjaracie coś. A ja się zawsze tego boję w sumie przy stylizacji na gorąco najbardziej. Nie, że tam sobie spalę włosy czy coś, tylko że po prostu zapomnę wyłączyć urządzenie. A tutaj ono się samo wyłącza po 60 minutach. Oczywiście lepiej pamiętać, żeby wyłączyć, ale no ogromny plus dla urządzenia za to. Używa się też, tak jak wam mówię, łatwo i przyjemnie. W środku jest włącznik, włączenie. Nagrzewa się też ekspresowo. Przekręcając tutaj regulujemy temperaturę, więc nie zmieni nam się nic przypadkowo. Jeżeli chcemy najniższą, to po prostu robimy najniższą. Złapać też można łatwo, więc to nie wypada, nie wyślizguje się z dłoni. Ale no po prostu ten kształt, to jest to, co pomaga mi w moim problemie po prostu z ogarnięciem przestrzennym. A tutaj nas praktycznie urządzenie samo prowadzi
po paśmie włosa. Jeżeli chodzi o innowacje, ja jestem zawsze na tak i mega dzięki za możliwość tego, żebym sobie trochę się pobawiła. Lata 70-80 chyba moje ulubione, jeśli chodzi o stylówę, także dajcie znać, która fryzura wam się najbardziej podobała. Dajcie znać, jeżeli zrobicie w ogóle jakąś sobie fajną fryzurę, to możecie mnie oznaczać na Instagramie, Remingtona oznaczać na Instagramie, wszystkie linki znajdziecie w opisie. W opisie też strona, gdzie więcej sobie poczytacie takich technicznych rzeczy, bo ja nie jestem taka zbyt super dobra z takich technicznych, że tam jaka moc i tak dalej. I oznaczajcie koniecznie, bo uwielbiam oglądać, jak mnie tam poznaczacie, ja wchodzę tak wow, fajnie, ładniej niż u mnie. Ktoś jest zdolniejszy jak zwykle. Mega, mega zawsze mnie to cieszy. Także bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!